Będziemy ubierać warstwy, dlatego że idę z Wojtkiem na siłownię, a później idziemy na jarmark. I Gdańsk oczywiście jako ostatni, ale już zaczęła się u nas zima, więc będzie pewnie mega dużo przebitek zimowych, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałam taką ładną zimę. Bo jeśli nie jesteście z Trójmiasta, to ogólnie u nas zawsze jest ciapa, a nie zima, więc to jest wydarzenie. Ogólnie dopiero co kupiłam te dżinsy i potrzebuję do nich paska, bo takie uroki, duża dupa, wąska talia. A jeszcze mam tą metkę, bo nie jestem przekonana. Ale mają taki kolor w sumie, jaki chciałam, więc chyba nie będę rozkminiać i po prostu je zostawię. No i na to jeszcze oczywiście sweter, kurtka i inne tego typu szmery, bajery. No i cieszę się, że idziemy w końcu na ten jarmark. Ja w ogóle nie mogę się doczekać vlogmasów i wszystkiego i na pewno na vlogmasach też będzie dużo jarmarku, ale potraktujmy to po prostu jako wstęp. Oh yes. Oh yes, yes, yes. Nagrywanie. Nagrywam. Zjem to. Nie chcę. A może leżała na ziemi i ją podnieśli z ziemi? Może. A może ktoś sobie wycierał ją jaja? Smacznego! Wyglądam jakbym szedł na jarmark w Gdańsku? Tak, wyglądasz jakbyś szedł na jarmark w Gdańsku. Zajebiście. Czy ja wyglądam jakbym szła na jarmark w Gdańsku? Tak. Pokażemy wam łosia gdańskiego. On zawsze mówi, dzisiaj nie mówi, bo on... Dzisiaj nie mówi, bo jest poniedziałek. On mówi tylko weekendy, wieczorem, gdzie jest dużo... Teraz mów. Słuchamy. Jak on się nazywa? Wiecie, jak się nazywa ten łoś? Lucek chyba. Czy nie? Niech będzie Lucek. Chyba tak. Nagrywamy vloga. Chcecie wystąpić? Nie, nie, ale musimy was nagrać razem, jak chcecie. Możesz nagrać. Masz telefon? Oj, tak jak jesteś przypałowy. Co chciałeś powiedzieć? To jest łoś Lucek i on mówi tylko w weekendy, kiedy jest pełno turyściaków w Gdańsku. Opowiada żarty. Co? Opowiada żarty. No. Opowiada żarty. A propos żartów też wam opowiem nie. Jeden. Kurczymy to nie, to nie będzie być śmieszne. Dzięki. Magiczna jest youtuberką, chcesz ją zasubskrybować? Zamknij się. Oliwia Krawka Rogowska. Jest mega rozwijającą się influencerką, ostatnio wybyło 1100 subskrypcji. Gdańszczanie, ty też jesteś z Gdańska, czy nie, turyści? Nie, jestem się studentki. Studentki, no to stąd. No. Teraz stąd, to świetnie. To macie przewodniczkę po Gdańsku, dużo mówi o Gdańsku we vlogach. Co? Super. Znaczy studentka mają pewnie jakieś kluby, jakieś bary, tak dużo jest tego na vlogach, nie? Dobra, super. Pa! Dzięki, pa! Ten to mi zawsze siarę zrobił. Bez ciebie by było nudno, skarbie. Jestem czerwona. Jak podrywę moją żonę? Właśnie tak. Coś w tym stylu. No. Wiecie, jaka jestem zakręcona? Właśnie maluję się, dlatego że mam dzisiaj dużo spraw. Mam i siłownię, i pracę, i szkołę, na której muszę zaliczyć prezentację, więc dużo się dzisiaj dzieje. Ale tak sobie siedzę, maluję się, bo mam dosyć sporo czasu i sobie myślę, kiedy ten vlog wleci, który teraz nagrywam? I zdałam sobie sprawę, że zaraz grudzień i że on wleci w grudzień, czyli to już jest vlogmas, więc bardzo was przepraszam, kochani, że bez takiego oficjalnego wstępu na początku, ale witam was we vlogmasie. Nie mogę się doczekać. Jak wiecie, moje vlogi są bardzo naturalne, ja nie planuję, jakby wiecie, nic dla was z wyprzedzeniem i tak dalej. Po prostu nagrywam to, co się dzieje, więc na razie mój pokój nie jest jakiś i dom przystrojone, to wszystko się będzie działo na vlogmasie, ale będzie cudownie. Kiedy mogę wam pokazać? Choineczka. Pewnie jeśli oglądaliście mnie w zeszłym roku, to ją kojarzycie. To jest sprawa mojej mamy, bo ona lubi tutaj zawsze coś dla mnie sprawić i jestem ciekawa, co ta choineczka będzie przedstawiać, w sensie co będzie na sobie jeszcze miała. No i co, mega się cieszę. Jest w ogóle tak biało w Gdańsku. Nie wiem, czy o tym wspominałam, ale to nie jest normalne, że w Gdańsku jest tak biało. Się tak cały czas trzyma, więc na pewno będzie mnóstwo przebitek śniegu i po prostu będą. I mnie to nie interesuje, bo dla mnie jest to coś magicznego i wczoraj, jak byliśmy na tym spacerze z Wojtkiem, to ja po prostu szłam i się uśmiechałam sama do siebie, że widzę ten śnieg. I nie pamiętam, kiedy miałam taką radochę z zimy, jak w tym roku.
Więc zapraszam Was do tego Vlogmas. Mam nadzieję, że fajnie spędzimy ten czas przedświąteczny. I tyle, cieszcie się po prostu tym razem ze mną. Witam Was następnego dnia. Wy chyba nie zdajecie sobie sprawy, jakiego wy debila oglądacie. Ogólnie rado wysyłają pół godziny przed zajęciami maila, że zajęcia odwołane. Po co doczytać, kiedy te zajęcia odwołane? Ja już wsiadałam w autobus wracający do domu, aż nagle czytam grupę, którzy się ze mnie śmieją, że nie ogarniam. Więc takim sposobem biegnę na zajęcia, Boże, ale mi wieje, biegnę na zajęcia, na które byłam pół godziny przed, a zaraz będę spóźniona przez moje nieogarnięcie. Ja nie wiem, co mi ostatnio jest. Ostatnio poszłam na uczelnię w butach mojej mamy, czyli dwa rozmiary za duże. Ale jaka jest zima piękna, pokażę wam. Jak widzicie, ja dzisiaj od rana lecę z notatkami, no bo zaczyna się zaraz grudzień, ale też zaczynają się kolosa i takie inne tam, więc muszę troszkę zacząć to robić i wykorzystuję dzień wolny, no bo ostatnio z tymi wolnymi dniami u mnie różnie, ale jest przepiękna cały czas zima za oknem i dzisiaj jadę do Wojtka i na pewno pójdziemy sobie na jakiś zimowy spacer, więc taki fajny, luźny dzień, wyciszenie mi się na pewno przyda. A już jutro dekorujemy dom na święta, żebyśmy mieli sobie wszyscy fajny vlogmasowy vibe. Nie wiem, kiedy ten rok minął, ale o tym jeszcze pogadamy na pewno. Nie wiem, czy w tym vlogu, ale na pewno jeszcze o tym pogadamy, bo to jest hit. Właśnie wyszliśmy do pokoju i patrzcie, co na nas czekało. Będziemy otwierać. Tak jak widzieliście, robiłam sobie pielęgnację włosów, bo będziemy jeszcze jechać z Wojtkiem na siłownię, ale pojechałam po prezent dla niego, w sensie przyszedł mi już do paczkomatu i chciałam wam, wiecie, pokazać chociaż urywek, ale że ten gamoń jest jak dosłownie pięciolatek i on zobaczy tylko kształt, tylko wielkość i będzie analizował, to nic wam niestety nie pokażę, ale jak coś, to ja mam prezenty kupione już praktycznie dla wszystkich. Dobra, jest już późno, bo jesteśmy po siłce, ale będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Nie, on jest z folii, muszę go z folii wypakować. Otwórz mi to. W międzyczasie, jak Wojtek otwiera, to ja wam opowiem, że na przykład w zeszłym roku miałam mnóstwo tych kalendarzy. Kto oglądał, ten wie. I powiem wam, że aż to było niepotrzebne, bo tego wszystkiego było za dużo i ja nawet nie wiedziałam, jakby co z tym robić. Znaczy, no nie wiedziałam, no jakby za dużo tego było. Więc teraz się cieszę, że po prostu mam i czekoladki, i prezent od Moni i ja jestem happy. Więc otwieramy sobie jedyneczkę. Jedynka jest duża. Co to? No, Jurka. Kinderek taki duży. Tak? To są i karteczki, i prezenciki. I widziałam, że jedynka to jest karteczka. Zajrzyj do pudełka. Jakiego pudełka? Jakiego pudełka? Pudełka? No pudełka. Jakiego pudełka? Co się teraz dzieje? Czekajcie, pierwsze co mi przyszło na myśl to jest takie pudełko. To tu mam pudełko. Nie. Jak można napisać zajrzeć do pudełka i nie wiem jakiego pudełka? Znalazłam! Znalazłam poduszki! A to jest pudełko, którym ty mi dałeś prezent. No. Jezu, ile myślę. I tu jest jedynka. Tak? Jedynka. Tak, tak, tak. O, schowaj to, schowaj to. Co? I zamknij, żebyś nie... O, w sumie nie, tak było. Okay. Ja się czułam jak w jakimś escape roomie po prostu. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. To jest chyba piżama. Uja! Co to jest napisane? Gang pierników. Gang pierników.
i spodenki. Piernikowo świąteczne. Pierwsze okienko to jest piżama. Nie spodziewałam się tego, bardzo się cieszę. I tym miłym akcentem razem z Wojtkiem kończymy pierwszy odcinek. Ja mam głowę. Pierwszy odcinek Vlogmasa. Tak. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Dobrze. Nie potrzebuję. Przygotujcie się na Wojtka. W tych Vlogmasach będzie go dużo. Tak. Love, buziaki, pa! Mwah.